Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka, a tutaj takie niecodzienne spotkanie. Jest godzina 22 z kawałkiem, ale my nie śpimy, my czuwamy właśnie po to, żebyście wy też mogli to zobaczyć. I gość specjalny, niesamowity, jedyny w swoim rodzaju, chciałbym powiedzieć cały na biało, ale niestety cały, albo niestety cały na czarno, Marcin Prokop. Dzień To dobry, twoja Pawle. chwila. Hej, dziękowie. Bardzo śmiesznie ruszasz brwiami, jak mówisz tak oficjalnie. Jak mówisz poza Tak. anteną, nie nagrywa, to tak nie ruszasz. A jak jesteś już rejestrowany, to one po prostu żyją własnym życiem. To jest bardzo urocze. Dziękuję. To pierwszy O, teraz komplement, proszę mam do. nadzieję. Czyli dzisiaj pierwszy odcinek LEGO Masters o 20. My wjeżdżamy nieco wcześniej, żeby tak troszeczkę podnieść emocje. Będę miał do ciebie dzisiaj kilka pytań. Możemy się poczuć jak w Dzień Dobry TVN, bo w sumie pewnie to pójdzie jakoś wcześniej rano, ale to dzisiaj ja będę Marcinem Prokopem, a ty będziesz takim gościem na kanapie. Okej? Dobrze, bardzo proszę. Okay? To znaczy, że potrwa to Dobrze! 4 minuty. Potrwa to 4 minuty i głównie ty będziesz mówił. Nie, bo będę pytania chciał zadawać, chyba że bardzo szybko odpowiadasz. Dzień dobry, TVN. Często zużywam cały czas na zadawanie pytań i potem gość tylko mówi, tak, zgadzam się, a ja mówię, doskonale, zapraszamy na reklamy. To nie będę Marcinem Prokopem, będę kimś innym, ale nieważne, będę zadawał jakieś pytania. Ja tak chciałbym w ogóle wrócić myślami do LEGO Masters, bo jesteśmy po nagraniach programu i tak sobie myślę, czy ty już po takim czasie refleksji masz jakieś przemyślenia, bo na początku, jak startowaliśmy, to dla ciebie i dla mnie była pewnie podobna przygoda, bo dotykaliśmy czegoś nowego. Oczywiście masz ogromne doświadczenie, czy to w prowadzeniu programów, czy w byciu jurorem, ale program LEGO Masters był dla ciebie i dla mnie nowym formatem. Czy teraz już masz takie jakieś chłodne przemyślenia, czym ten program w ogóle był dla ciebie? Oprócz tego, że nowością i świeżością taką w życiu? Brwi. Czym dla mnie był? Był połączeniem Big Brothera i Mam Talent w pewnym sensie, bo pojawili się tam ludzie, którzy rzeczywiście mają talent do budowania niezwykły. Każdy z nich reprezentował go na swój sposób, mniej lub bardziej atrakcyjnie z punktu widzenia jurorów, bo nie wszystkie budowle były przez was ocenione jako wybitne, natomiast nie można odmówić tego, że ludzie, którzy je tworzyli, na pewno potrafili robić w klockach, jak to się mówi. A jeśli chodzi o tą część Big Brotherową, to uzasadniłbym ją w ten sposób, że przez kilka tygodni, niemalże codziennie, przez kilkanaście godzin na dobę podglądaliśmy nie tylko proces budowania, ale i funkcjonowania par duetów, które przyszły do tego programu. Mogliśmy podglądać różnego rodzaju relacje, napięcia, dyskusje, kłótnie, fochy i wszystkie inne emocje. Mam podobne przemyślenia, ale to ja dzisiaj zadaję pytania, więc nie będę mówił o swoich. Zachowam je w serduszku, może kiedyś też mnie ktoś o nie spyta. A jeśli masz do zestawienia, bo oczywiście nie możemy powiedzieć, co się działo w danym odcinku, jakieś tam zapowiedzi rzeczywiście już się pierwsze pojawiły, co do chyba pierwszego i drugiego odcinka, ale my wiemy, co się działo. Masz w swoim serduszku głęboko skryty ten taki najbardziej ulubiony odcinek, w którym działo się coś najbardziej nieprzewidywalnego, co możesz w tym momencie w pewien sposób zapowiedzieć widzom? No, na pewno odcinkiem, który będę pamiętał najdłużej, jest odcinek, w którym oprócz aktów budowania następowały akty destrukcji. Okej, a w ogóle też biorąc pod uwagę to, że bierzesz udział w różnej masie programów rozrywkowych, mniej lub bardziej, to czym według ciebie LEGO Masters w ogóle wyróżnia się od pozostałych programów, które też mają dostarczać rozrywki widzom? Myślę, że wyróżnia się tym, że bardzo promuje pozytywne cechy ludzi i pozytywne emocje. Wiele programów żeruje na negatywnych emocjach, bo one się dobrze oglądają, dobrze sprzedają. Lubimy popatrzeć, jak się komuś coś nie udało, jak się komuś coś rozsypało, jak ktoś się nad kimś odrobinę popastwił, oceniając jego wysiłki. Z jednej strony krzyczymy z oburzeniem, nie, tak nie wolno, ale z drugiej strony każdy, tak jak przy wypadku samochodowym, przystaje i przygląda się, czy są czarne worki. Tak samo w niektórych programach lubimy poprzeżywać też czyjeś porażki. A w tym programie jest o pozytywnych stronach ludzkiej natury. Po pierwsze o kreatywności, po drugie o budowaniu zespołów, po trzecie
jest to program o realizowaniu fantazji, o takim dosłownym przenoszeniu tego, co ci się urodziło w głowie, do trzech wymiarów. I to był dla mnie najciekawszy aspekt tego programu, że ludzie, którzy wytworzyli sobie jakąś wizję, czasami nawet bardzo szaloną, niczym sen cukiernika, który za dużo zjadł przed pójściem do łóżka i potem przyśniło mu się coś kolorowego i wyjątkowego, oni byli w stanie to przełożyć na rzeczywistość. Myślę, że takie uczucie miewa się, kiedy skończy się pisać książkę, kiedy nagle z głowy wyleciało ci coś, co nabrało formę, którą inni mogą obejrzeć i przeczytać. Coś takiego czuje się, kiedy nakręci się film. I bycie przy porodzie czegoś takiego, jako prowadzący, czy jako juror w twoim przypadku, myślę, że było magicznym doznaniem. Kurczę, fajnie jest tak posłuchać opinii już właśnie po czasie, bo myślę, że trochę inaczej możemy na to patrzeć w momencie, kiedy stoimy przed uczestnikami, kiedy oni mają nam zaprezentować swoje konstrukcje, kiedy my musimy tak na gorąco je oceniać. A myślę, że kiedy już ma się taki dystans czasu, kiedy już wyjechaliśmy z planu, kiedy to wszystko zostało nagrane i poszło do montowania, to rzeczywiście fajnie jest też poznać takie typowe już odczucia na chłodno, po przemieleniu tego wszystkiego w głowie i jeszcze lepiej chyba będzie po zweryfikowaniu tego, jak będzie można program rzeczywiście zobaczyć w telewizji, bo sam jestem ciekaw, jak to rzeczywiście wygląda już od strony gotowego produktu, bo spędziliśmy, tak jak wspominałeś, masę dni i masę godzin na planie. Ja się zawsze zastanawiam, jak można skondensować materiał, który nagrywa się kilka dni z kilku czy też kilkunastu kamer w gotowy program, który wraz z reklamami trwa półtorej godziny. Dobra, no myślę, że wyczerpałem pulę pytań, też nie chcę, żeby to było zbyt rozciągnięte, bo nikt wtedy tego nie obejrzy. Jeszcze raz dziękuję, że poświęciłeś tak późną godzinę na to, żeby porozmawiać, że pochwaliłeś moje fantastycznie balansujące na krawędzi czoła brwi. I jeszcze raz dziękuję, że mieliśmy okazję razem wziąć udział w projekcie, jakim było Lego Masters, bo dla mnie to była przygoda absolutnie nowa. Też byłeś mi sterem i okrętem, to muszę powiedzieć wprost i też wszystkim widzom tutaj zdradzić, że jakby nie Marcin, to pewnie nie byłoby mi tak komfortowo się na planie poruszać. To na pewno wielkie zasługi i podziękowania. Mówię to teraz do szerokiego gremium. Cieszę się, że mogłam być twoim ciepłym kocykiem, którym otulałeś się, kiedy ci było zimno. No okej, ale mimo wszystko było naprawdę fantastycznie. Dzięki za rozmowę, tak po prostu, bo poświęciłeś swój prywatny czas. Ja Marcinowi nie płaciłem za to. Tak jest. Więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas obejrzeli. Paweł jest naprawdę fajny. Oglądajcie jego kanał i naprawdę zna się na budowaniu z klocków i wcale mi nie zapłacił za to, żebym tak mówił. Także check it out, jak to się mówi. I przede wszystkim oglądajcie Lego Masters, to już dzisiaj o 20. Ja Marcinowi dziękuję, a was zapraszamy na pierwszy odcinek. I kolejne też, bo będą pewnie jeszcze lepsze od pierwszego. Zobaczcie teraz, jaki trik umiem zrobić. No to tym optymistycznym akcentem. Tu jest, aha. No to dobrze, to pozdrawiam was wszystkich czule i oglądajcie Lego Masters. To już było wielokrotnie powiedziane, ale nigdy dość przypominania. O 20. W soboty. Albo w niedzielę. Powtórki.